jest szczególny czas. Pierwszy turniej, który po tej pandemii się tu odbywa. Mieliśmy ponad półtora roku przerwy. Ostatni był w styczniu. Niestety były turnieje odwoływane. Wiemy dlaczego. To jest pierwszy po takim rozluźnieniu, luzowaniu. Wszyscy, ja nie powiem, że się rzucili, ale wszyscy czekali bardzo na to. Wobec tego cieszyli się, że wreszcie my legionowo zaczęliśmy. Tutaj, w tej pięknej arenie, przyjechało bardzo dużo tancerzy. Sama czołówka krajowa, widzimy tu najlepszych tancerzy w Polsce. I super zabawa, super organizacja, ale organizacja by nie była tak skuteczna, gdyby nie Urząd Miasta, nie starostwo, nie wszystkie urzędy tutaj, muszę dodać, w Legionowie, które stoją otworem dla nas, nam pomagają. Przyjeżdżamy tutaj już po raz kolejny. Kiedy tylko jest kolejna edycja, zawsze stawiamy się w komplecie. Jest tutaj znakomita atmosfera, świetna organizacja. Można spotkać wielu fajnych tancerzy z całej Polski, porównać swoje możliwości, zobaczyć jak tańczą inni. Znakomita przygoda dla dzieci. Kłaniamy się wszystkie i zapraszamy po odbiór nagród do ogródka z nagrodami. Dzisiaj udało mi się wygrać pierwsze miejsce w kategorii średnio zaawansowanej.